Siemka, z tej strony ProSoulTV, witam was w kolejnym odcinku z LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Jak ostatnio pamiętacie, skończyliśmy sobie w sumie epizod pierwszy pod tytułem Mroczne Widmo. I dokładnie robiliśmy poziom pod tytułem To Dopiero Wyścigi. Zrobiliśmy je na 100% za pierwszym razem. Znaczy, pokazałem wam wszystko w jednym odcinku, bo tam trzeba, żeby zrobić ten jeden wyścig, trzeba być w grze swobodnej. No ale można to zrobić bez żadnej dodatkowej postaci, nie? Okej. I zaczynamy sobie epizod drugi pod tytułem... Część druga. Atak klonów. W Senacie Galaktycznym zapanował niepokój i kilka tysięcy układów gwiezdnych zadeklarowało chęć odłączenia się od Republiki. Ruch separatystyczny pod przewodnictwem tajemniczego hrabiego Doku niezwykle utrudnił ograniczonej liczbie rycerzy Jedi utrzymanie porządku oraz pokoju na terenie galaktyki. Senator Amidala, była królowa z Naboo, powraca do Senatu, aby głosować nad kluczowym problemem powołania Armii Republiki, która wsparłaby przytłoczonych Jedi. No i dobra. Zaczynamy. Informuję, że zaczynamy podejście do Coruscant. Wspaniale, poruczniku. Dotarliście. Jestem Amidala! Niepotrzebnie wracałam. To ważne głosowanie. Chodźmy. O! Widzę, że jesteśmy na Coruscant. Udaj się do budynku Senatu w dzielnicy federalnej. Czuję się odpowiedzialna. Wypełniła senator obowiązek, tak jak i ona. Transportowiec do Senatu czeka. Dobra, budynek Senatu na Coruscant. I świetnie! Lecimy. Jedź ostrożnie! Pani senator, słyszeliśmy o eksplozji na lądowisku. Co za ulga widzieć, że jest pani cała. Czekajcie, właśnie chciałem sobie zobaczyć. Zamieszanie z Wesel. Aha, no to jeszcze trochę. Senator Amidalo. Na lądowisku tragedia twoja. Straszna. Myślę, że stał za nią hrabia Duku. Duku był kiedyś Jedi. Nie zrobiłby czegoś takiego. Mistrzu Jedi, radziłbym, aby senator trafiła pod opiekę waszych ekscelencji. Być może najlepiej kogoś, kogo zna. Ani? Ojej, ależ urosłeś. Ty też. To znaczy, wypiękniałaś. Anakin Skywalker, część 2, część 2, peleryna. Dobrze, skoro się przywitaliśmy, Obi-Wan proszę Kenobi, część 2. Kwatery, pani senator. Dziękuję, mistrzu Kenobi, ale to chyba niepotrzebne. Nie potrzebuję więcej opieki, ale odpowiedzi.
Muszę wiedzieć, kto chce mnie zabić. Przybyliśmy tu dla ochrony, pani senator. Nie prowadzić śledztwa. Dowiemy się, kto chce cię zabić, Padme. Obiecuję ci. Nie będziemy przekraczać uprawnień, młody padałanie. Miałem na myśli, że w ramach chronienia jej, mistrzu. Może wystarczy wasza obecność, żeby ujawnić tajemnicę tego zagrożenia. Nie będę mówić 50 raz, że robi wrażenie. Daleko jeszcze, mistrzu? Nudzicie już moje i Padme towarzystwo, padałanie? Oczywiście, że nie, mistrzu. Nie to miałem... Już blisko. Mój apartament jest przed nami. Jesteśmy. Wejdziemy? No chyba musimy, no. Dziękuję za eskortę na miejsce. I przepraszam, ale udam się na spoczynek. Zajrzyj do Padme w jej kwaterze. Zamieszanie w wesel. Wesel, weasel. No jednym słowem zaczynamy kolejny poziom. Znaczy pierwszy w sumie poziom. I wygląda on kompletnie inaczej. Zostań tu. Tam jest. No i proszę bardzo. I strzelaj precyzyjnie. Wszędzie tutaj pełno cywilów. Zatrzymamy ją, mistrzu. Przyrzekam. Świetnie, ale byłbym wdzięczny, gdybyśmy się też przedtem nie rozbili. Mistrzu, nie martw się. Jestem dobrym pilotem. Wiele jeszcze musisz się nauczyć, mój młody uczniu. Między innymi na pewno też latania. No i to o wiele lepiej wygląda. Zdecydowanie lepiej. Ja nie wiem, co to daje mi Nikita, a co nie. No ale i tak zdobyliśmy jedną część prawdziwego Jedi. Ile razy mam powtarzać, żebyś unikał włącznie zasilania? Sorry. Ostatni raz. Fajnie. Dostałem minikita za zniszczenie po prostu bramki. Jesteśmy, znaczy jesteśmy. Jestem rozczarowany bardzo tymi minikitami. Nie dostaje tak by the way.
Dawaj, Anakin! Latam już lepiej, mistrzu? No, nadal żyję. To już to. Patrz, gdzie strzelasz, Anakin! Dobra. Mamy tą pindę. Kto cię zatrudnił? Łowca nagród nazywał się... Zatruta. No i mamy Jango Fetta. Musimy się rozdzielić. Odeskortuj senator na Naboo. Tam będzie bezpieczniej. Oczywiście, mistrzu. R4, chyba możesz mi w czymś pomóc. Mam nadzieję, że będę pamiętać o tej bramce, żeby wam też pokazać, gdy będę robić to na 100%. Zrobiłem zadanie najlepszy pilot w galaktyce, jeszcze tylko mądry Jedi po szkodzie, by mi wystarczyło. Znam Weasel ludzka, znam Weasel obca twarz. Stary znajomy z pobliskiej jadłodajni zna się na takich sprawach. No i jesteśmy dalej na Coruscant, dzielnica Uskru. No jak widzicie, porządnie to wygląda. Nigdy bym nie pomyślał, że będziemy mogli sobie zwiedzić nawet tą część Coruscant kiedykolwiek. Że kiedykolwiek w ogóle jakaś gra LEGO albo w ogóle gra z serii LEGO Star Wars na to pozwoli. Chciałem sobie tu poodkrywać troszeczkę. Brakujące części. Jaki jest nasz następny? Łowy na Jango. Dobra. Chyba to zrobimy też, nie? Dobra, już bez nerwów. Śpieszę się jak mogę. Dex, zobaczmy w czym problem. Zastajesz mnie w ciężkim położeniu. Najlepszej kelnerce łącznie przypalił się bezpiecznik. Nie nadążam z obsługiwaniem gości. Pomożesz staremu kumplowi i zaniesiesz parę zamówień do właściwych stolików. Ja bym naprawił łąbę. Jak tylko skończymy, zrobię co tam chcesz. Co ty na to? Super! Musisz tylko sprawdzić, co każdy klient zamówił. No i mu zanieść, co trzeba. Skoro droid umie, to Jedi też da radę. No. Raczej tak. Dobra. Sześciowarstwowym ciastem. Siedzę tu tyle, a żadnej warstwy nie zobaczyłam. Nikt nie pytał. Nie ma nic lepszego niż szklanka Ardisu. Tylko gdzie ta kelnerka? Ja jestem kelnerką UW. Nie ma nic niż szklanka Ardisu. Mój Ardis. Dzięki. Dobra, jeszcze ten sześcio czy tam ośmiowarstwowy tort tutaj. Wielkie dzięki. Gdzie moja kanapka klubowa? Za 5 minut mi się kończy opłata.
Okej. Wygląda pysznie. No, jeszcze ci. Szybciej by już chyba było polecieć na Nabu i przygotować sobie ten nunę samemu. Okej. Czyli kurczok. Szybciej by już chyba było polecieć. O rany. Dobra. Daj zjeść. No i ostatnie wiemy już, co tutaj może być. Lepiej późno niż wcale. Wszyscy dostali zamówienia? Świetnie! Mam u ciebie wielki dług. I Wanda też. Musiałem się trochę namajsterkować, ale się udało. Będzie mogła wrócić do pracy. No to o czym chcesz pogadać? Przysiądź sobie, a ja zaraz przyjdę. Powiedz mi, co to? To jest szablostrzałka z Kamino. Kamino? Pierwsze słyszę tę nazwę. To w Republice? Nie, za zewnętrznymi rubieżami. Kaminoanie się nie wychylają i zajmują klonowaniem. No. Klonowaniem. Nie, Arfor. Nie widziałem Kamino na zwykłych mapach. Ruszajmy do archiwum. Też nigdy nie słyszałem o Kamino. Sprawdźmy współrzędne od Dexa w archiwach Jedi. Może dowiemy się czegoś. Nie. Potrzebny kurs na drugą półkulę? Daj wytknąć temu, co masz za nogi i wskakuj do taksówki. Dobra, chodźmy do dzielnicy federalnej. Hej, dzięki za wspólną podróż. Miłej wizyty w dzielnicy federalnej. Dobra, i z tego co widzę, to tutaj mamy już zapis. Ale what? Dokąd trzeba wieść? A, do świątyni Jedi, dobra. Jedź ostrożnie. Wiecie co, może dojdziemy sobie na to Kamino? Dobrze, Arfor. Prześlij do terminala dane od... Ale klasa, normalnie. Okej. Okay. Kontynuujmy te brakujące części. Kamino powinna być tu, ale jest tylko pusta przestrzeń. Planetę mistrz Obi-Wan zgubił. Wstyd wielki. Tutaj nic nie ma. Grawitacyjna sylwetka pozostała. A? Dobrze bardzo.
Do centrum grawitacji pola się udaj, a planetę znajdziesz. Mistrzu Yoda, kto usuwałby informacje z archiwów? To chyba niemożliwe, prawda? Jedi tylko pliki wymazać mógł. Kto jednak? I czemu? Trudniejsze to pytanie. Przemyśleć to muszę. Poszukaj kamienia w sektorze labiryntu Rishi. Nie, chcę skończyć brakujące części po prostu, nie? Idziemy do przestrzeni Kamino. Zostawił Artu, by the way. Tak, to powinien być właściwy układ. Rozglądaj się za naszą zaginioną planetą. Miasto Tipoka. Kamino, miasto Tipoka. Oj, coś mi się wydaje, że strasznie wyszedł długi ten odcinek. Tak sądzę, ale dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Star Wars The Skywalker Saga.